Stój, rozdaję właśnie bardzo ładnego noża i może być twój. Wystarczy, że wejdziesz przez link w opisie albo użyjesz kodu FIACO na CSGO Skinsie i wpłacisz z nim 15 zł. Wtedy automatycznie bierzesz udział w konkursie. Polecam się spieszyć, bo nie będzie trwał wieczność. Hej, cześć, siemanko panie i panowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na CSGO Skinsie i w dniu dzisiejszym będzie grubo, będzie ciekawie, gdyż pojawiło się coś nowego, czego ja jeszcze nie spotowałem. Jest jakiś nowy tryb, jeszcze go nie obczajałem, więc będzie interesująco. I ty, drogi widzu, napisz mi pomysł na odcinek albo pomysł na profit, tak? Nie na odcinek, pomysł na profit z użyciem tego nowego trybu. Przyjmijmy budżet około 5-7 tysięcy na taką to właśnie zabawę, dobra? Ja szczerze nie wiem, o co chodzi. Z tego, co słyszałem, to jak się wejdzie w skrzynkę, to coś tutaj widać, więc weźmiemy sobie Royala dla tutaj i faktycznie jest jakiś tryb. Co to jest? Klikam sobie. What the fuck? 7 koła ta skrzynka kosztuje? Aha, i ona tak turbo podbija szanse na te naprawdę zarąbiste przedmioty. A nie, przepraszam, ona wyrównuje szanse na każdy po kolei przedmiot. Czyli mamy taką szansę, taką samą szansę na Dragon Lore, taką samą szansę na Kill Confirma. No i, ale no umówmy się, ze skrzyni za 630 zł robi skrzynię za 6 koła. W ramach wróżby sobie jednego Royala otworzę. No i jest dosyć średnio. Czy chcę sobie dupnąć na Royalu ten tryb? Kurde, no szczerze nie spotkałem się z czymś takim nigdy wcześniej. A możemy to jeszcze zboostować? O nie, albo to, no jakbyśmy mogli jeszcze zboostować za 12 koła, no ale jakby to miało niby wyglądać. No dobra, no spróbujmy, 6 koła, no nie jest to tania rzecz. Ale kurde, nie wiem czy jak... O ja pierdziele. Ale dupa, ej to, nie, to mnie zwróciło nawet skrzyni za 630. Stój, to jak ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135. Z 1000 1350. Innymi słowy 35% więcej. Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, niekomu mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodzik FIACO. Co więcej, mogę się tutaj pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym krafty nie są wliczane. Zapraszam cię bardzo serdecznie na Pirate Swap z kodem oczywiście FIACO. No z tym trybem będzie trzeba uważać. Dobra, weźmy sobie jakąś tańszą skrzynię. Beast Case? Beast Case to będzie kosztował 2,5 koła? I mamy po 4,5% na Dragon Lore na Meduzę. Holy, ej, to będzie naprawdę, naprawdę ciekawy tryb. Taki Ruthless Case, który no, ja się nim normalnie nie interesowałem. Teraz jest naprawdę ciekawą opcją za 650 zł. No ja pierdzielę. No ale daje dramatycznie, no nie oszukujmy się, no to jest jakiś wylew. Otworzę sobie jeszcze może z dwa razy taką skrzynię, no bo tu mamy po 4%. See ya later, ja walę. No póki co w ogóle jakby nie widział, nie widzę, żeby ten tryb działał. Oprócz tego, że wydaje więcej kasy. Evil daj mi, jaja ser robicie? Z możliwie najgorszy drop z tej skrzyni. 10 zł z otwarcia za 650. Nie chcę tego nawet komentować, tak szczerze. No dobra, ja bym się chciał tutaj upewnić, czy ten tryb na pewno działa. Giga buła, 430 zł. Tylko tutaj do trafienia karambit. No okej, okay, no już było blisko, no ale co mi z tego, no jakby poleciał to by była inna sprawa. No 300 zł, no normalnie to jest skrzynia za 16 zł, więc totalnie co innego. No ale teraz kiedy wydaję na nią te 300, no to taka wildfire za 3, w sensie AWP kosztuje 300, a giga była 430. Ej, tu jest bardzo źle, ten tryb muszę przyznać, o kuźwa 365. Uhuhu, no ciekawie, ultra case, co masz tutaj kotku w środku, 115 zł. No dobra, no spróbujmy coś takiego trafić może chociaż. Ej nie, no ten tryb chyba nie działa, ty. A może go dać na battle w ogóle? Bo to byłoby ciekawe nawet na battle. Case battle. Nowa bitwa. Dodaj skrzynię. Można! Let's fucking go! No dobra, to coś tutaj zrobimy. Banana case. 580 zł taka jedna skrzynia. Dajmy sobie jednego bananka. No slota raczej się nie będzie dało. Kałach nie. Water case. Tysiak. No dobra. Egzotycznie. Tych procentóweczek się nie da. Elegant 1300 i jeszcze coś jednego sobie weźmy. Jungla. To będzie drogie, nie? 2,5. O panie. 760, dobra. 3600 na 3 osoby na underdogu. Wszystkie z tym typem tego chyba jokera, z tego co mi się wydaje. To typ się nazywa Jester, tak? Jester, Jester. No dobra. Okej, okay, czyli jakiś kuglarz. Jakiś, jak się mówi? O, wyleciało mi słowo. Taki wiecie, taki co zabawiał króla, no nie? O! Panie! Rękawiczki ze skrzyni za 580, więc teraz dało. No fajnie, tylko szkoda, że to jest underdog. Okej, okay, kuźwa, dobra, nie mam pytań. Ty, Houston, dobra, to tutaj może być fajna zabawa, bo tu naprawdę mocno oddaje. Elegant? Mocno średnio. O kuźwa, to jest pilot za 577. No to tak średnio po ciulu bym powiedział, że mi teraz nic nie poleciało. Golden Coil, deczko się obawiam o to, ale będzie, mamy to! Let's fucking go! 6,5 koła. Mamy Dupplera Face za 4. No, normalnie trafić go ze skrzyni byłoby turbo ciężko i na chwilę obecną mamy wygranego klasyka, wygranego underdoga, no więc teraz
Średnio to widzę, że się tak wyrażę, więc może sobie otworzymy coś jednak. Ten banana case wygląda nawet w porządku. 580 zł. Szansa na Tiger Tooth'a, na Kukri Knife'a, na rękawice. Ale to jest jakiś ściek ścieków normalnie. Przyjacielu, pamiętaj oczywiście, że na CSGO Skinsie trwa cały czas mój giveaway, w związku z czym polecam dołączać. Za niedługo już startujemy z kolejnym giveawayem, więc tym też bym się polecał zainteresować, bo za niedługo będzie naprawdę grubo. Wierz mi na słowo, za niedługo będzie grubo. Chociaż te rękawice? Ale kurwa, no niby fajny ten tryb, jest zajebisty ten tryb. Muszę przyznać, że szczerze nie spodziewałem się, że można zrobić coś jeszcze, coś co mnie zaskoczy przy tych skrzyniach. O kuźwa, czekaj, tak z ciekawości. 12 koła, ty, to w sumie... No nie no, jest drogo w ciul, no nie oszukujmy się. Nie wiem czemu chciałem powiedzieć, że w sumie no tam wiecie. Frag trzeba się da? Nie, frag trzeba się nie da zrobić tutaj jako tego. No dobra, jungle case. Dobra, let's go, jungle boy. Lecimy z tym koksem. No ja pierdzielę, 760. Kurde no ale, no nie no, są tym, no jest welcome to the jungle, no jest przecież Bayonet Lore, tak? No tutaj może oddać, umówmy się, tak? Golden koi za 600 byłoby miło, ale nie ta pompa zasrana, no umówmy się, co to ma być? Za 18 zł z otwarcia za 760. No uważajcie, uważajcie, bo to nie są tanie rzeczy i tutaj parkiet naprawdę bywa śliski przy okazji tego trybu. Fajnie, że batelkę oddała, no to jest gigantyczny plus. Ale nic więcej, Houston! Szczerze się czuję, otwierał te skrzynie, jakby tego trybu kompletnie kuźwa nie było, naprawdę. No dobra, przepraszam, muszę cofnąć. Przepraszam, cofam, bo faktycznie normalnie to wyszli te motoglowsy 860 zł, normalnie, no to byłaby szansa strzał stulecia, no ale wtedy też krotność całkowicie inna. Wiecie, z jednej strony fajnie, że jest taka opcja, ale z drugiej strony wyjść na plus czegoś takiego, no jest cholernie ciężko. O, Dakej za 400, to jest uczciwa cena. I fajne szanse tutaj na... umiałem kiedyś tego Schwarzeneggera go sobie nazwałem. Fajny. No, może nawet podobnego. Mamy Bayonetta Lore'a, Huntsmana mamy, no okej. No dobra. Let's go. Tak bym powiedział. A łupka... kuźwa, ten saldo wpieprzony, ksztęczowy. Ej, nie, dobra, ja nie wiem, musicie mi pomóc. Musicie mi pomóc, jaka tu jest skrzynia, która sensownie naprawdę z tego odda, ty. Ale ej, ale w sumie jak nie oddało, to może to jest czas. To może to jest ten moment. Może tak. Kuźwa, ale zrobić taką battle, to byłoby grube. No dzisiaj, niestety siana nie ma. Ametyścik? 7200, ja pierdzielę. 5500. Nie, no nie robimy tego na jednej skrzyni. Nie, weźmiemy tutaj coś ciekawszego sobie dziabniemy. Weźmiemy tego elegancika, weźmiemy sobie Death Case'a, ale proszę mi dać tutaj tego Jokera. Biścik był, może anarchi będzie w jakiejś bożej cenie? 1200, uczciwa cena, 3800. Na dwóch graczy na standardzie. Może pipi, ale ja liczę, że coś trafię i rozjadę. Chociaż z drugiej strony... Darko? Zapraszamy do zabawy? Oczywiście, że tak. Darko, co tutaj pokażesz? Ale gówno, ja walę. 11 zł ze skrzyni chyba za tysiaka, nie? Czy za kilka stów na pewno. MK Asimov, no niby ładne, 830 zł, no ale ta skrzynia najtańsza nie była. Anarchii, popatrzmy na to. Masterpiece, będzie totalny remis. Aha, no tutaj faktycznie, jak to jest. No gówno. 4500, słaba ta batla. Słaba batla, nie będę ukrywał. No, muszę przyznać, że ten tryb trzeba okiełznać. Trzeba okiełznać ten tryb i liczę, że ty mi z tym, drogi widzu, pomożesz. No bo jest ciężko. Dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie, że jeżeli jesteście osobami pełnoletnimi, klikacie sobie oczywiście w plusik i wpisujecie tutaj kodzik FIACO, który daje ci 10% bonusu do depozytu oraz 2 zł i 10 groszy na start. Dużo metod płatności, giveaway, także polecam się zainteresować. Trzymajcie się, do następnego strzała!